Uszanowanie wszystkim. Dzisiaj mamy 6 marca. Zapraszam na kolejny odcinek na kanale Moja Irlandia. No, witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć kilka takich śmiesznych spraw. Mianowicie tutaj chciałbym opisać mój pobyt. Właśnie teraz byłem na weekend w Gdańsku. Musiałem załatwić parę spraw administracyjnych. Później z Gdańska przeniesiemy się do Zakopanego, no i tam chciałbym kilka rzeczy też omówić i później skończymy na typowo imigracyjnych sprawach, więc zaczynamy tutaj może od przedstawienia całej tutaj sytuacji odnośnie mojego pobytu w Gdańsku. No nie wiem, czy pamiętacie, ja tam kiedyś musiałem jechać do Gdańska, załatwić właśnie zaproszenia dla moich teściów i tam się umówiłem właśnie z ojcem. Było bodajże na początku lutego chyba, tak, jakoś tak to było. I pojechałem właśnie do Gdańska w celu załatwienia tych wszystkich tutaj formalności, bo chcemy właśnie tutaj sprowadzić z Białorusi. Znaczy musimy załatwić zaproszenia w celu wykonania wizy tutaj Schengen i właśnie chcemy tutaj sprowadzić teściów na parę miesięcy, bo przyda się pomoc tutaj z Saszą. No i gdy otrzymałem te zaproszenia, żeśmy chcieli jeszcze dorzucić kilka osób, no i tak wpadliśmy na pomysł, żeby zadzwonić do tego biura, co wydają te dokumenty. I porozmawiałem z babką, babka powiedziała, że spoko, jeszcze możemy dorzucić 4 osoby. No więc w rozmowie telefonicznej żeśmy się dogadali, że potrzebuję upoważnienia od ojca napisane, że będę mógł po prostu w jego imieniu złożyć te wnioski i będę mógł je odebrać tego samego dnia praktycznie, bo żeśmy się tak dogadali. No i w sobotę wyleciliśmy standardowo tutaj z Cork i do Gdańska. Samolot wyleciał o czasie, przylecieliśmy o dziwo 20 minut wcześniej, nie wiem jak oni to zrobili, ale fajnie. No i wziąłem sobie Ubera z lotniska. No, taksówka z Gdańska do centrum, bo miałem akurat przy ulicy Długiej, miałem hotel. To akurat super, super się złożyło, że udało mi się załatwić w miarę przystępnej cenie. Wyszło bodajże chyba 400 zł za 2 noce, także spoko. No tym razem nie pojechałem do Starogardu, bo po prostu nie chciałem powielić kolejnej podobnej sytuacji, jak ostatnio byłem, to tam zrobiłem dym. I po prostu chciałem po prostu odpocząć sobie, pozwiedzać. W końcu chciałem sobie zjeść prawdziwego kebaba u Turka i zapiekankę, bo taki był mój cel praktycznie. No i człowiek się ogląda tego tutaj księżula i chłopak to robi smaku, więc tak chodziło za mną od paru tygodni. No więc wziąłem tego Ubera. W ogóle mówię, taksówki, jak będziecie na przykład na lotniskach, to po prostu taksówki są w cholerę drogę. Lepiej wziąć sobie tego Bolta czy Ubera. Uber mi wyniósł chyba 42 zł. Wyszło mi z lotniska do hotelu tam na Długą, a normalna taksówka by wyszła około 120 zł. Także jest znaczna przebitka, jeżeli chodzi o kwoty taksówek, więc to była sobota w nocy, więc nocna taryfa i te sprawy. Więc przyjechał po mnie koleś. Koleś był pół Grek, pół Ormianin, chyba tak to było. No, no i koleś tam, żeśmy tutaj sobie zaczęli rozmawiać, no i okazało się, że on tutaj jest 3 lata. Polska mu się bardzo podoba. No i
sobie dorabia właśnie tutaj na taksówce i żeśmy tam sobie rozmawiali, on mówi, że mam żonę Polkę, jego żona jest pół Polką, pół Gruzinką, także się dobrali i myśmy tak rozmawiali na temat Grecji, na tej całej, odnośnie całej sytuacji z tymi imigrantami. Mówi, że Ateny bardzo, bardzo nie poleca, szczególnie w nocy, jeżeli polecicie tam do Aten i chcecie iść do nocnych klubów, mówi, że bardzo ciężko jest tam nie wyjść okradzionym albo pobitym, bo tam te gangi z Albanii, dużo turasów, dużo właśnie tych kolorowych tam biega. Mówi, że nie poleca, tak samo te wszystkie wyspy. Najbezpieczniej to na Santorini, na Mykonos i na, jak się nazywa, na Krecie. Mówi, że ciężko tam w ogóle teraz żyć tym ludziom, bo na tych małych wyspach, tam gdzie są te ośrodki dla uchodźców, tam bardzo duża przestępczość się zrobiła, no i turyści też wracają zawiedzeni, bo spodziewali się jakiegoś spokoju, odpoczynku, a tam bardzo dużo ludzi jest niezadowolonych z tej sytuacji, że tam jest dużo imigrantów, więc tak tutaj otrzymałem takie informacje. No i tam później przyjechaliśmy do tego hotelu, tam zabukowałem się tam, zrobiłem check-in i poszedłem tam do pokoju. No pokój mały, ale spokojny, po prostu okna nie wychodziły na główną ulicę, więc był spokój, nic nie było praktycznie słychać. Hotelik fajny. No mówię, no ja byłem zadowolony. Później poszedłem, tam wziąłem prysznic, się odświeżyłem, poszedłem pochodzić trochę po tym starym mieście w poszukiwaniu czegoś do zjedzenia, bo wiadomo, kebaby to oni tam są czynne praktycznie całą dobę. No tam akurat był jeden kebab obok mnie, ale tam nie poszedłem, bo chyba Alania, czy Atalia chyba się nazywa ten kebab, tam było pełno ludzi, to poszedłem troszeczkę dalej. Oczywiście mijałem już bardzo dużo ludzi, tam Anglicy, Włosi, Hiszpanie, Polaków, no, oczywiście, a bardzo dużo ludzi było pod nightclubami, tam w tej ulicy właśnie obok tego mojego hotelu, teraz była uliczka w lewo i tam bardzo dużo nightclubów, tam chyba było 3 albo 4 nightcluby, tam kolejki były i ludzie po prostu stali i czekali na swoją kolej. No ja poszedłem tam troszeczkę dalej, chyba to był targ węglowy i tam było też jakieś knajpy, tam wziąłem sobie kepsa u prawdziwego Turka, więc zjadłem, wziąłem sosy mieszane i mięso też mieszane, więc jakoś to weszło. Nie wiem, co tam było w tym sosie, ale sos mi mordę wypalił, także miałem jeszcze podrażnione usta, także nie wiem, co to tam było, ale było smaczne, no i ostre. No i tak poszedłem do tego hotelu. No co, następnego dnia obudziłem się, poszedłem sobie porobić tutaj jakieś filmiki, możecie sobie zobaczyć, leci w tle i tak sobie wychodziłem. No i tutaj bardzo fajne mają tutaj te sklepiki z tym bursztynem. No, nigdy się nie interesowałem tym, ale mówię, teraz zbliżał się akurat 8 marca, więc postanowiłem coś kupić mojej żonie. No i tutaj wszedłem do pierwszego lepszego sklepu, tam porobiłem parę ujęć, możecie sobie zobaczyć. No i tam kupiłem mały tam prezencik dla żony. No i co? I parę browarów kupiłem i poszedłem do pokoju, bo naprawdę nie chciałem się chodzić, turystów pełno. No, motława była zamknięta, tam robili jakieś nie wiem, remonty i po prostu nie mogłem ponagrywać tego tutaj żurawia, tego kanału tutaj całego, tej martwej Wisły. Później poszedłem do hotelu, tam się odświeżyłem, no i tam pogonałem kilka
kilka programów, trochę na Facebooku, parę filmów i poszedłem spać. No rano, poniedziałek się wymeldowałem o 9, poszedłem do tego urzędu do spraw emigrantów, żeby załatwić te zaproszenia. No i co się okazało? No, ja jeszcze kupiłem kilka tam czekoladek, to właśnie z Irlandii, i to w ramach podziękowania chciałem tej babie dać. Pani Dorota to się nazywała, miała na imię, i przychodzę i ona tam się, ona mnie rozpoznała, no, że powiedziałem, że mam tutaj jeszcze kilka tutaj aplikacji, i ona tu przegląda te aplikacje, tu wszystko ok, tu pan poprawi, tutaj coś tam, i na końcu patrzy, a tu kurczę, nie ma podpisu. No, podpis musi być postawiony przez osobę, która zaprasza, więc ja nie mogłem, mimo że miałem upoważnienie do złożenia wniosku, nie mogłem nic w tej kwestii zrobić, bo ojciec powinien podpisać. Więc gdybym to wiedział, gdybym się zapytał, no i gdyby pani mi powiedziała, że przez telefon, co ja załatwiałem te wszystkie tutaj, przez telefon miałem te pytania, to ona powinna mi powiedzieć, że potrzebuję mieć podpis. No, następnym razem będę wiedział, ale to dopiero w przyszłym roku, bo kończą się te, będą się kończyły te wizy w przyszłym roku dopiero, także trochę się załamałem, bo mówię, człowiek stracił tyle czasu w niedzielę, siedział w tym hotelu, to mógłbym podjechać w niedzielę, wszystko załatwić jak trzeba i tyle. Jeszcze brat mi przywiózł to upoważnienie od ojca, więc już myślałem, że wszystko będzie ok. Miałem w planach pójście sobie tam do sklepu, kupić parę rzeczy, które były potrzebne, no i niestety musiałem się obejść bez tego, bo musiałem jechać do Starogardu, a to tam 40 parę kilometrów, więc 2 godziny już miałem praktycznie stracone. No i udało mi się właśnie tutaj załatwić Ubera. No i Uber mnie momentalnie tam po 5 minutach przyjechał koleś, akurat to był Ukrainiec, Wiaczesław, przyjechał z Skodą Fabią i chyba 1.4 silnik, z tego co pamiętam. No i przyjechał, zawiózł mnie do tego Starogardu, ja tam podpisałem te dokumenty, znaczy ojciec podpisał te dokumenty, no i wróciliśmy automatycznie do tego urzędu. I tam w międzyczasie porozmawialiśmy sobie, no i tam koleś tutaj 7 lat siedzi, jeszcze przed wojną. Mówi, że mu się podoba, pracuje jako kierowca, to mówi sobie, dorabia sobie na Uberze, jak ma wolne. No i ja się dowiedziałem właśnie, zapytałem się, ile dostaje pieniędzy z Ubera. Mówi, że 75% dostaje, a 25% oni biorą, więc no, wydaje mi się, że sensownie to jest. Nie? I nie wiem właśnie tylko, jak to wygląda z podatkami, bo nie zapytałem się. Nie wiem, czy to już jest opodatkowane wszystko, czy nie. No, on mnie tam zawiózł z powrotem do tego urzędu i oddałem te dokumenty, tam za godzinę przyszedłem z powrotem, już były zrobione, więc szybko zabrałem i poszedłem coś tam szamać. No i poszedłem, mówię, zjem sobie zapiekankę, bo te zapiekanki tak też mi chodzą po głowie. Poszedłem do jednej knajpy, nawet nie wiem, jak ona się nazywała, no, straszna taka spelunę. Wchodzę tam i widzę, że są zapiekanki, no to wziąłem sobie tam żywca jednego na miejscu i zapiekankę z grzybami tradycyjną i serem, zjem sobie. I poprosiłem o sos czosnkowy. No przyszła zapiekanka tam za 8 minut bodajże. No i tak, i sos był gotowy, nie wiem, jaka to firma, Tortex czy jakaś inna, kurczę, z tych gotowych. To waliło chemią strasznie. Później biorę gryza, tak gryzę, a tam kurde zimne pieczary. Nie? Mówię, ja pierdolę, mówię, taka porażka. Poszedłem do tej barmanki, która
zbierała ode mnie zamówienie. Ja mówię do niej, że to pizza, ta zapiekanka jest zimna, jak cholera. Mówię, nie? Czy ona w ogóle była rozmrożona, czy nie? Nie wiem, ale kurczę, zimna jak cholera. Nie mówię, że ja nie będę jeść. I ona poszła na kuchnię i zaniosła z powrotem tą zapiekankę. Nie wiem, czy oni chcieli mi zrobić nową, czy tą samą użyć, ale ja podziękowałem, wziąłem sobie kawę zamiast pieniędzy z powrotem, bo nie wiem, 15 zł chyba kosztowało ta zapiekanka, no i wziąłem sobie tą kawę na wynos, powiem, pierdolę, już nie będę nic żreć. I znowu zamówiłem Ubera, przyjechał znowu jakiś Ukrainiec i tym razem zawiózł mnie na lotnisko. Tam jechaliśmy, żeśmy weszli znowu w rozmowę. No i pytam się typa, czy co wcześniej robiłeś? Mówi, że pracował w budowlance w Szwecji, tam gdzieś domy stawiali jakieś. I mówi, że tutaj jego matka pracowała najpierw w Żabce, później franczyzę wzięła i pracuje i ma po prostu franczyzę z Żabki. I on tutaj właśnie pracuje w budowlance, no i sobie też dorabia właśnie na Uberze. No i tak żeśmy rozmawiali na temat Ukrainy. On mówi, że dużo ludzi Zeleńskiego nie trawi tu właśnie w Gdańsku. Ci wszyscy jego znajomi mówi, że porażka jest. Mówi jeszcze, no ja się go zapytałem, co myśli o Polakach tutaj, czy są wrogo nastawieni, czy lubią w ogóle was. Mówi, że pierwsze co, to się pyta, czy płacę podatki. I jeżeli odpowiesz tak, no to spoko, no to możesz tutaj być, wiesz. To wygląda tak, jak jeżeli płacisz podatki, to jesteś spoko, jesteś wolny. Nie? No i tak pogadaliśmy troszkę. Mówi, że na Ukrainie jest teraz lipa, bo wiadomo, ta wojna, ale mówi, że jak się skończy, to chyba wróci coś tam swojego może otworzy. Nie? Ale koszty życia, jak on mi opowiadał, na przykład za ten apartament, co tam wynajmuje, no 3200, nie? No, to jest 800 euro. To jest podobne warunki jak tutaj w Irlandii. No nie wiem, kurczę, czy zarobisz piątkę, no to kurczę, płacisz ile? Płacisz 60% wynagrodzenia za mieszkanie. No to praktycznie to tak samo jak tutaj w Irlandii, więc nie wiem, czy polskie tutaj warunki, jeżeli piątkę zarobisz, no mówię, no to zostaje ci ile tam, no 1800, nie wiem, czy po prostu to czy przeżyjesz z tych pieniędzy, no trochę lipa jest, nie? Mówię, tam, żeby w Polsce przeżyć, no to kurczę, naprawdę trzeba sporo zarobić. No ja tak patrząc z perspektywy tutaj mojej teraźniejszości, no to ceny są lepsze tu w Irlandii niż w Polsce. Tak jak ja byłem teraz, no to wszystko drogie jest. No, naprawdę powiem, że ceny są z kosmosu. No i ja po prostu się zastanawiam, ile ci ludzie jeszcze będą, kurczę, dociskani przez to państwo, bo ceny są naprawdę, są kosmiczne. No i tam przyjechałem na to lotnisko, szybko się odprawiłem, poszedłem sobie tam usiąść i czekałem na samolot. No w międzyczasie chciałem jakieś zakupy zrobić dla młodego, coś przywieźć. No i chciałem tam samolot kupić taki plastikowy, chiński jakiś. No i kurde, patrzę, 169 zł, taki samolot plastikowy, naklejka LOT i tam się go składało. Ja mówię, ja pierdolę, to jest 40 euro, stary, nie? Później tam też był taki zestawik też z LOTu, to było za 200 zł, tam samochodzik z naklejką LOT, samolot LOT i tam jakieś pachołki były i 200 zł. Ja mówię, kurwa, to kosmos, nie? No, także jak masz możliwość kupić czegoś w Polsce, to poza lotniskiem nie kupuj niczego innego. Także lepiej kupić sobie przed wylotem i mieć święty spokój. Beskitu. Ja się w szok wbiłem, że takie ceny. Kogo stać na takie rzeczy, żeby kupować? I tym bardziej, że to
Chińszczyzna taka, że szok. No i to samolot miał odprawę. No, tym razem wziąłem mniejszą torbę, nikt mnie nie kasował za ekstra kilogramy czy ponad wymiarowy bagaż. No ale powiem, że w Polsce bardzo dużo tych pracowników Ryanaira się spuszcza nad nawet, że torba źle, tam babka przede mną stała z mężem tam po 60 i oni mieli tam lekko torbę większą i ona kazała po prostu ją zmierzyć, czy wchodzi w ten szablon. No ja po prostu jestem w szoku, jak właśnie Polacy tutaj na polskiej stronie tutaj tych lotnisk, jak w Bodlinie, czy tutaj teraz w Gdańsku, oni zawsze się spuszczają na tym, żeby wyniki zrobić jakieś, nie, dla firmy. No mnie to przeraża. Tutaj w Irlandii bardzo rzadko spotkałem się, żeby Irlandczycy się tak spuszczali, jeżeli chodzi o bagaż. No, no, nie wiem, no, może jestem uczulony na naszych, ale ja po prostu nie mogę zdzierżyć, że oni tak, no fakt, że wykonują swoją pracę, no ale ja jakoś tego nie. Jak ja bym pracował, to bym pierdolił to i tyle. Chyba, że mają jakieś bonusy z tego, no ale wątpię, no bo to jest takie, kurczę, pokazanie, że jestem tutaj bossa. No, takie jest moje rozumowanie. Przepraszam, można sobie zrobić zdjęcie z misiem? To kosztuje 50. Proszę bardzo. Nie tam na pieniądzach nie zależy, ja mam ważniejsze sprawy na głowie. Przepraszam. Nie ma tak, chcecie to sobie zapłacić 20 zł, bo to nie ma sprawy. Ale my tu nagrywamy... Obojętnie, czy nagrywasz, czy cokolwiek, to my tutaj stoimy, też z nami, proszę bardzo, zapłać. No. Zakopane to jest bardzo sympatyczne miasto. No i tutaj z Gdańska przenosimy się na południe Polski, no tutaj jest ten nieszczęśliwy misiu. Tu zaraz możecie sobie zobaczyć kilka memów. No, ja jestem pod wrażeniem tych ludzi, którzy tak chcą zarabiać pieniądze. Tam ludzie mówią, że ten koleś jest ze Śląska, mówią, że to Hannes, ale no nie wiem, ja po prostu widziałem kilku właśnie górali, z którymi pracowałem, no i ja po prostu nie mogę wyjść z podziwu, jak oni kasę potrafią liczyć. Potrafią pracować bardzo ciężko, ale kasa, jeszcze raz kasa. No, ja pamiętam, pracowałem w takiej firmie, co produkowała, myśmy tam obrabiali skóry, które przyjeżdżały z rzeźni prosto do nas, do tej garbarni. No i tam pracowali ze mną chyba trzech albo czterech górali. No to kurwa. Oni po prostu się za przeproszeniem z chujem na głowę pozamieniali, bo kasa im przysłoniła logiczne myślenie. No po pierwsze to tak. Jeden koleś sobie postanowił, że kupi sobie Mini Morrisa, no, czy ten Mini Cooper, nie? No i on chciał być pierwszy w swoim mieście, który ma Coopera tego. I to był chyba rok 2004, tak, czy trzeci to był, no, jak ja tu przyjechałem, tak, 2003 rok, no i on tutaj kupował chyba za 20 euro na cały tydzień, kupował te zupki chińskie, te instant i chleb i tam jakieś smarowidło najtańsze, taki a la Philadelphia z Lidla. I on cały czas jechał na tym, nie? Tam tosty. Oni nie płacili za mieszkanie, bo oni żyli na terenie fabryki. Tam waliło strasznie. Tam kurwa szczury biegały, żyli na odludziu. To oni się prawie pozabijali. Ja pamiętam, oni się tam kłócili, tam chyba dwóch braci było. I oni się tam kłócili o byle gówno, nie? I pamiętam, jak on zawsze wpierdaczał te zupki chińskie i ten chleb tostowy. No ile można pojechać na tych zupkach, a tym bardziej, że to była praca bardzo ciężka, bardzo, bardzo fizyczna i potrzebowałeś trochę tam energii, żeby to jakoś miało ręce i nogi. Jeżeli po 12 godzin tam się pracowało,
no to musiałaś mieć tą krzepę i coś konkretnego zjeść. Także no mówię, no ja byłem w szoku. I właśnie odnośnie tego tutaj człowieka, który tutaj zrobi to ten przypał, no to ja wydaje mi się, że koleś lekko jest pierdolnięty, tak za przeproszeniem. No tutaj mamy pokazane właśnie tego prawdziwego człowieka, który jest przebrany za tego misia, no to nigdy on czegoś takiego nie zrobił, tamten koleś jest przyszywany jakiś, więc trochę kurde pojechał. No zawsze można liczyć tutaj na polskie internety, no i internet huczy w tej chwili na ten temat, no możecie sobie zobaczyć, cały czas leci w tle. Więc Polska to jednak jest chory kraj, naprawdę. Ja jestem w szoku. Nie wiem, czy ja bym się odnalazł w tej rzeczywistości. Więc tak, no tutaj tyle ode mnie tutaj, jeżeli chodzi o tą sprawę. No tutaj odnośnie migracji jeszcze chciałbym tutaj się podzielić jednym po prostu nagraniem. Tutaj kolega Sławek z kanału Kamikadze zrobił wczoraj fajny filmik, bardzo mi się podobał. Tu pokazane jest tego Marcina Rolę, później ten Marcin Różalski i on zrobił właśnie tutaj filmik bardzo fajny. No i mi się spodobało jeden właśnie komentarz. Ja tu go za chwilę wrzucę, możecie sobie posłuchać. Taki odbiorca i tyle. No. Zrób sobie więcej, chłopie, tatuaży na twarzy, już poważniej wyglądał. Nie? No ale to on ma wpływ jakiś na ludzi. Oczywiście pod tym filmem tego Różalskiego, pod tymi jego wypowiedziami mamy wpisy. Nie? No i tu wpisy. Tam jest 11 tysięcy wyświetleń i wpisy są od razu. Jak świat światem, nigdy Ukrainiec nie będzie mi bratem. O. I dokładnie tak. I moim, i amen. I ukry. I polać wódki, bo dobrze gada. I świadomych Polaków pozdrawiam. Różalski kozak, bez pierdolenia owijania w bałejnę. To jest wartościowe. Kocham cię, Polaku wielki. Brawo. Każdy swój piękny, patriotyczny film, panie Marcinie. Marcin, jestem z tobą. Marcinku, ktoś powiedział, kto zapomina o swojej historii. Różal, prawdziwy patriota. Marcin, szacunek. Różal, pozdro. Najbardziej szczery facet na internetach to Różal. Dziękuję panu za odwagę. To wystarczy bez kitu teraz nagrywać na Ukraińców. To głupoty nawet, bo to są to, co on tu powiedział, to są głupoty. Ani bez kitu w ogóle, no problem z dupy. Nikt się nie wybiera na żadną wojnę. Żadna Polska się nie wybiera na wojnę na Ukrainie, nie? To jest raz. Dwa. Ukraińcy walczą o swój... I to jest dobra. Jeszcze... I znowu, zakładając, że on ma rację. Przypuśćmy, Amerykanie wykupują całą Ukrainę. I Ukraińcy się leją za to. Widocznie wolą być pod amerykańskim butem niż pod ruskim. A to go dziwi. No, to go dziwi. A mnie nie. Sam chłop jeździ Fordem wielkim amerykańskim. Kup se, kurna. Ładę albo Żyguli. I jeździ, a nie Fordem. O, tutaj jeden napisał to, o czym ja mówiłem. W jednym trzeba podziękować tej i poprzedniej władzy, że jeszcze bardziej nas poróżnili z Ukraińcami i jeszcze bardziej ich nie tolerujemy, żeby nie powiedzieć nienawidzimy. W 100% zgadzam się z tymi słowami. To są odbiorcy Roli i Różalskiego. Najlepsze są wpisy takie. Kupiłem wszystko, zrobiłem wszystko, całe życie w Niemczech, każde euro chowałem do skarpety. Czyli jak on jest emigrantem, w Niemczech, to jest dobrze. Wybudowałem dom moich marzeń w Polsce, wypierdalać ukry z Polski, bo ja nie chcę stąd spierdalać. Czyli jak on był emigrantem w znienawidzonych Niemczech, to gitara. Jak ten, to woda. No i co tutaj usłyszeliście, to jest narzekanie typowego takiego Polaczka, buraczka. Nie? Koleś tutaj na temat tych Ukraińców, którzy przyjeżdżają. No, mnie na przykład mam w dupie, czy koleś przyjeżdża pracować, płaci podatki, no to daj mu święty spokój. No, jeżeli koleś pracuje legalnie, uczciwie i ja powiem, że Ukraińcy pracują. No, jak ja teraz byłem w tym Gdańsku, no to tam bardzo dużo Ukraińców, na przykład w tym hotelu, no bardzo dużo Ukrainek tam
naliczyłem chyba z 5 osób, które sprzątały pokoje. No, w Irlandii Polki właśnie sprzątają pokoje, więc kurwa, ja nie rozumiem czegoś takiego. Powinni się cieszyć ci Polacy właśnie, którzy nie chcą wykonywać tych prac, że ktoś za nich robi. Oni, wydaje mi się, że płacą te składki ZUS, więc nie powinni mieć żadnych tutaj aluzji. Tak jak ten koleś tutaj, co opowiadał w tym komentarzu, że on odkładał pieniążki, euro, czyli on robi dokładnie to samo, co Ukraińcy, więc no, trochę, kurczę, takie wielka hipokryzja. Teraz wielki pan, bo przyjechał z zachodu, trochę kasy odłożył, wybudował dom, więc pierdolemento takie. No i ja po prostu nie lubię czegoś takiego, gdzie koleś, który sam zapierdalał Niemca, u ludzi, którzy wymordowali pół Polski podczas II wojny światowej, i on się upodlił w tej chwili. Nie? Dla mnie to jest w ogóle bardzo dziwne, że ludzie nie wyciągnęli wniosku z tego komentarza, bo ja po prostu nie... Jeżeli mam coś do powiedzenia, to ja to mówię. Jeżeli nie mam, to milczę. No i tutaj w tym przypadku ta druga zasada powinna być zastosowana, no bo koleś, kurczę, poszedł. No jeszcze pamiętam, kiedyś się tam udzielałem w tych grupach, którzy tam wracali na przykład z zachodu do Polski, no i tam zawsze jakiś komentarz był negatywny, o, wracają, bo nasi bohaterowie, to nie są bohaterowie, to są zdrajcy polscy, no i tam pamiętam, że dużo wpisów było tych ludzi, którzy, nie wiem, czy to była zazdrość, czy po prostu chcieli może wyjechać kiedyś, a im się nie udało, może wrócili, może nie wiem, czym się kierują tacy ludzie takimi właśnie komentarzami, że zazdroszczą tym ludziom, którzy wyjechali. Ja pamiętam, jak ja wyjeżdżałem tutaj z tego kraju w 2003 roku, to przecież tutaj nic nie było, to była jedna wielka, kurde, jedna wielka klika. Jeżeli chciałeś mieć pracę, to musiałeś mieć znajomości. Nie miałeś znajomości, byłeś nikim, byłeś zerem, byłeś na bezrobociu. No i chyba każdy logiczny człowiek myśli, chce polepszyć swoje życie. Tak samo robią Ukraińcy. No. I jedni uciekli przed wojną, drudzy przyjechali na przykład przed wojną, trzeci przyjechali w 2014 roku po tych całych zajściach na Majdanie, więc ja nie wiem, i oni się boją, że co, że robotnicy, kierowcy, fryzjerzy, sprzedawczynie czy sprzątaczki przejmą Polskę, no pierdolenie takie, wiesz, ja po prostu tego nie mogę zrozumieć. Tak samo tutaj też w Irlandii, oni też się bali tych Ukraińców, że oni zabierają im mieszkania, że przyjadą i Irlandczycy nie mają gdzie mieszkać. No to pretensje do rządu, że on spowodował taką sytuację, że nie macie mieszkalnictwa konkretnego, a że takie są luki w prawie, że każdy może sobie, jeżeli ma kasę i może pozwolić sobie na zakup mieszkania za gotówkę, no to sorry, ale to są takie czasy, takie tutaj przepisy macie, więc tak samo w Polsce jest. Jeżeli byście głosowali na normalnych ludzi, to pewnie by było inaczej. A że macie tak jak macie, ta Unia cała przecież tutaj wszystko ponarzucała, więc tutaj trzeba szukać problemu. No ja akurat do Ukraińców nie mam nic. Jeżeli ta osoba pracuje, jeżeli ta osoba wprowadza podatki, jeżeli ta osoba chce tutaj się zasymilować, no nie ma problemu. Ja sam jestem tutaj na obczyźnie i my jako Polacy mamy bardzo dobre opinie jako pracownicy, jako ludzie, bo bardzo szybko się tutaj miksujemy z tym środowiskiem, z tą kulturą, i tubylcy, Irlandczycy bardzo, bardzo sobie chwalą nas jako nację. Nie wiem, jak tam Litwa, nie wiem, jak tam Łotwa, Estonia, czy tam jakieś inne kraje, ale wiem, że Polaków bardzo szanują. No i mówię, no ja nie jestem tutaj przeciwny komukolwiek. Nawet jakiś tam przyjeżdża Hasan, Abdul, nie wiem, Ibrahim. Jeżeli on będzie pracował, no to niech pracuje, ale ja na przykład jestem przeciwny
umieszczaniu tym gościom, którzy przyjeżdżają z Afryki na pontonach, inżynierowie, lekarze, i oni będą siedzieć w tych ośrodkach dla azylantów. No to jest dla mnie chore i to właśnie powinna się zająć właśnie tutaj, nie wiem, jakiś odpowiedni departament i w rządzie, i po prostu powinni to ukrócić. No, nie ma takiej osoby, która na wzór właśnie Trumpa powiedziałaby dosyć i tyle w temacie. Jeżeli chodzi o właśnie tą imigrację, to naprawdę powinno zostać ukrócone, bo to jest największy problem w tej chwili. Jeżeli mówię, chcesz przyjechać do Irlandii, to musisz się liczyć z tym, że nie będziesz miał mieszkania, chyba że znasz kogoś i wbijasz się. No właśnie dzisiaj do mnie kolega zadzwonił, że poszukują do pracy na nocnego portera. Bardzo dobre warunki, jeżeli chodzi o kasę, no i tam zawsze można się dogadać, ale mówi, że już wymięka, że już nie chce pracować na nocki. No już po 30 podchodzi, mówi, że lipa, ale mówię, jakby ktoś był zainteresowany, nie wiem właśnie co z tym z zakwaterowaniem, ale wydaje mi się, że coś by można było załatwić. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to mogę podrzucić CV i możemy gadać, bo mówię, kumpel teraz właśnie kończy pracę i przechodzi na dzienną zmianę. Chyba dostał pracę w Tesco, więc mówi, że będą potrzebować kogoś, nie? Także jakby ktoś był zainteresowany, to dajcie namiar. Ja postaram się coś tutaj zorganizować, jeżeli, mówię, ktoś szuka pracy. Praca jest tutaj właśnie koło Fermoy, to jest w pobliżu Cork. Jakby, mówię, ktoś miałby kogoś znajomego, który szuka pracy lub chciałby zmienić pracę, to dawajcie znać. Także mówię, no z tymi imigrantami to jest naprawdę ciężko. Ten właśnie komentarz mi utkwił w głowie właśnie. I tutaj jeszcze na zakończenie chciałbym się odnieść do jednego postu, którego tutaj wrzuciłem. Jestem tutaj na jednej z grup. Grupa ta nazywa się Powrót z emigracji do Polski. Jest to prywatna grupa, także jakby ktoś chciał się tutaj zaprosić, to zapraszam. No i tutaj wziąłem taki jeden wpis, możecie sobie zobaczyć, co będzie lecieć. I tak, no i przeczytam go szybko i będziemy dalej rozkminiać. Ciekawy wpis osoby, która myśli tak jak ja z grupy na Facebooku o się powrotu z obczyzny. Nie za bardzo to wygląda. No i tutaj jest ta treść. Witam. Dużo tu pytań o powrót do Polski. Po wielu latach, zazwyczaj 3 lata, mieszkałem na emigrację, ale wróciłem, było to w latach 2005-2008, bo to po prostu nie dla mnie. Za bardzo tęskniłem za ojczyzną. Kocham Polskę i zawsze już tak będzie. I zawsze też w niej będę. To nie znaczy, że wszystko mi się podoba. No i tutaj czytamy dalej, że ten post kieruje do osób, które pytają, jak się żyje w Polsce. Chcę po prostu pomóc, nie zadecydować. Zarobki. Jeśli ktoś ma rodzinę 2+2 i myśli, że 10 tysięcy złotych na życie to jest jakoś szczególnie dużo, jest w błędzie. Kredyt, wynajem, plus jedzenie, utrzymanie domu, samochodów, zajęcia pozalekcyjne, jakiś urlop, nie wystarczy 10 tysięcy. A jeśli starczy, to na pewno na styk, bez odłożenia czegokolwiek. Mam tu na myśli normalne i godne życie, takie jakie macie na zachodzie. Życie bez poduszki finansowej to pewny stres i depresja. Proszę mi uwierzyć na słowo. Może niektórzy już zapomnieli, jak to jest. No tak, odnośnie zarobków. No, wydaje mi się, że zarobki w Polsce przynajmniej te 7 tysięcy musisz mieć. Tak mi się wydaje. I to od osoby. Jeżeli zarobisz 7 tysięcy, to wydaje mi się, że można by było żyć tak jak tutaj. Jeżeli ktoś przebywa za granicą, no mówię, teraz 21 rok leci, no ja bym wolał naprawdę mieć te pieniądze tutaj. To, co ja mam tutaj i w Polsce, no nie wiem, czy ja bym przeżył, jeżeli bym tyle bym zarabiał. To płacić mieszkanie, no chyba, że nie masz kredytu, no to spoko, no to śmiało, piątka by ci powinna styknąć na osoby. No ale jeżeli masz opłaty, jeżeli masz tutaj dwójkę dzieci, no każdy chce jak najlepiej dla swojego dziecka, no to wydaje mi się, że ciut więcej by się przydało. No, tym bardziej, że tak jak ja mówię, że mamy tutaj dzieciaka z niepełnosprawnością, więc terapię w
wszystkie terapie są kosztowne, więc wydaje mi się, że siódemka by była dobra na start od osoby oczywiście, nie? No i tutaj szkoła. Szkoła to dramat, jeszcze raz dramat. Wychowałem trójkę dzieci w odstępach pięcioletnich, więc raczej wiem, co piszę. Nauczyciele to obecnie najbardziej przepłacana grupa zawodowa. Jeśli założymy stosunek wykonywanej pracy do jakości, to po prostu szkoda gadać. Radzę przygotować gruby portfolio na korepetycje. Lenie, którzy są ciągle na zwolnieniach, kochają darmowe wycieczki i teraz się cieszą, że prac domowych nie będzie. Co młodszy, to głupszy po prostu. No, z tego co ja słyszę, jeżeli chodzi tutaj o Irlandię i zestawimy Irlandię z Polską, no nie mam porównania, jeżeli chodzi o szkolnictwo polskie, bo naprawdę nie mam tutaj żadnych doświadczeń, ale jeżeli chodzi o Irlandię, no wydaje mi się, że jest bardziej lightowo, no i nie wiem, może ktoś tutaj się tutaj odniesie do tego. No nie chcę tutaj ubliżyć, bo każda szkoła praktycznie jest inna, ale wiem, że w niektórych szkołach wiszą flagi LGBT, co uważam za niestosowne. No i szkoła powinna uczyć, a nie indoktrynować w jakimś kierunku. No i wydaje mi się, że jakby ktoś poszedł na zdalne nauczanie, znaczy na nauczanie z domu, na naukę właśnie przez rodzica, to wydaje mi się, żeby więcej nauczył go w tym kierunku, jeżeli chodzi o program podstawowy. No, jest tutaj taka możliwość, że można nauczać dzieci w systemie domowym. Nie trzeba chodzić do szkoły, no ale nie wiem, jak to tu wygląda, ale wydaje mi się, że lepiej puścić dzieciaka do szkoły, niech on tam się asymiluje, niech zobaczy, jak to jest życie w grupie i bardziej nabierze socjalnych takich umiejętności. No. Ja na przykład widzę, jak mój syn chodzi tutaj do szkoły, no to kiedyś on nie wiedział, jak z dziećmi tutaj się dogadywać, a teraz widzę, że bardzo lubi przebywać z dzieciakami, wie o co chodzi, wie, że na przykład nie trzeba ciągnąć za włosy, żeby się ktoś z tobą bawił, bo kiedyś myśmy chodzili na przykład na takie te indoor playground, to się nazywa, i on tam chciał się z dziećmi bawić, on po prostu nie wiedział jak, że on nie jest werbalny, to ciągnął na przykład za rękę, za włosy i zawsze jak ja słyszałem, że ktoś tam, jakieś dziecko płacze, to myślałem właśnie, że to Sasza tam. Byłem już tak uczulony, że już człowiek reagował bardzo, już stresował się, że coś się stało. No miałem parę takich akcji, że musiałem tłumaczyć, że dziecko jest autystyczne, to wtedy dzieciaki, znaczy rodzice odpuszczali, ale miałem parę akcji takich, tak, jeżeli chodzi o to. No, co do nauczycieli polskich, no nie wiem, ja wydaje mi się, że za dużo mają przywilei i no jest to uprzywilejowana grupa i te wszystkie związki zawodowe, te wszystkie organizacje, które tutaj wspierają, żeby nauczyciele mieli lepiej, no to powinny zniknąć z planszy w ogóle. Takie jest moje zdanie tutaj. No czytamy dalej, co tu jeszcze mamy. Polityka. Kraj praktycznie jest krajem wojny domowej, ale nie straszmy. Sąsiedztwa Rosji chyba nie muszę tłumaczyć. No tak, no ja do polityki polskiej no ja mam zdanie takie, jakie mam. Dla mnie powinni zamknąć ten Sejm, zlikwidować i wybierać ludzi, którzy na przykład coś osiągnęli, mieli jakieś tutaj ciekawe jakieś, nie wiem, pomysły, żeby nie zatrudniać na etaty właśnie w polityce do partii politycznych przez łóżko, czy przez jakieś tutaj znajomości, czy
Czasami jest to dla nich pierwsza praca i oni po prostu nie mają żadnego pojęcia o tym, jak wygląda prowadzenie biznesu, nie mają pojęcia o tym, jak wygląda prowadzenie jakiejś poważnej firmy. Więc ja bym tutaj patrzył pod tym względem, żeby ludzie do polityki szli, którzy mają jakiś bagaż doświadczenia i bagaż tutaj życiowy. No ja nie wiem, jak tutaj pani Yahira, ona tutaj zabłysnęła. Nie kumam, kto ich w ogóle wybiera, takich kurwa debili. Możecie sobie zobaczyć, co jej najnowsza twórczość tutaj. Debilka, no. Chuj z tą konstytucją, kretynka, 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 pojebana jesteś. No tutaj kolejnym jest służba zdrowia. No myślę, że jest coraz lepiej, ale jedno założenie. Musisz chodzić prywatnie i w ten sposób załatwisz sobie miejsce w szpitalu bez kolejki. W innym przypadku na tak zwany NFZ jesteś nikim, właściwie na każdym poziomie leczenia. No tak. No podobnie jest tutaj w Irlandii, jeżeli czekasz na publiczną jakąś tutaj operację przy użyciu publicznej służby zdrowia, no to powodzenia. No ja sam czekam teraz, już chyba drugi rok leci. Ja podałem tutaj na operację, jestem na liście oczekujących, no już teraz coraz bardziej mnie kolano boli, bo myślałem, że jeszcze przeboleję ten rok, ale chyba kurczę, będzie ciężko, bo teraz w tej nowej pracy jestem, to człowiek stoi cały czas i trochę kurczę boli to kolano, więc czekam na odpowiedź właśnie, czy w tym roku, czy w przyszłym roku, więc zobaczymy. No i tutaj w Irlandii jest podobnie, jest zapaść tej służby zdrowia. Tutaj się cieszą, jak otworzą na przykład jakiś szpital, czy jakieś skrzydło z więcej niż 50 łóżkami, to już jest sukces na skali, kurczę, na skalę krajową, więc tutaj trąbią w telewizji, w radio, że otworzyli nowy tutaj oddział z 50 nowymi łóżkami, więc jest jak jest. No i prywatna służba zdrowia, no mówię, to wszystko w zależności od tego, jaki pakiet kupisz sobie, czy tak jak my mamy, to mamy ten największy i praktycznie tutaj zwracają 50% każdej wizyty, czy jakieś tutaj zabiegu. No mamy teraz w maju, Sasza będzie mieć w maju tutaj stomatologiczną, jak gdyby taki zabieg, no będą tam usuwać zęby przy pomocy właśnie tutaj anestezji i będzie pod narkozą, więc część pokryje tutaj właśnie ten to medyczne, prywatne medyczne ubezpieczenie, więc spoko jest, nie? No i co dalej? No tutaj czytamy dalej, że urzędy typu ZUS czy Urząd Skarbowy, znaczna poprawa i jest super. No, słyszałem właśnie, że poprawiło się odnośnie tej tutaj tych dwóch organizacji, tych instytucji. Więc porównując tutaj z Irlandią, no wydaje mi się, że w Irlandii jest łatwiej z tymi podatkami. Ja bym się bał bardzo czasu, kiedy są rozliczenia podatkowe właśnie w Polsce, bo z tego co pamiętam, to ojciec zawsze tam bluzgał i ciężko było się po prostu rozliczyć. No nie wiem, po prostu kwestia chyba wydaje się przyzwyczajenia i lekkiej tutaj znajomości przepisów. Wydaje mi się, że jest to do nauczenia. Co tam dalej? No rodzina tutaj czytamy. Też wrzuciłem, bo mama, tata, siostra czy brat i znajomi. Najgłupszy argument do powrotu, bo po miesiącu o was wszyscy zapomną, że jesteście. Polacy to już nie jest ten gościnny naród, co kiedyś. Każdy sobie rzepkę skrobie. Chcesz się zaopiekować rodzicami? Zabierz ich do siebie. Na pewno lepiej na tym wyjdziesz, jeśli naprawdę o tym marzysz. Znajomi, jak wyżej. Wszechobecny egoizm i oczywiście stara Polska. Masz więcej niż my, to masz bana. No. I zapewniam was, że po kilku latach mieszkania w Polsce będziecie dokładnie tak samo robić. My po prostu już tak mamy. Samochód to wciąż wyznacznik statusu, nawet w kredycie. No ja akurat to mnie właśnie przeraża. Ja boję się spotkania z takimi fantastami,
gdzie każdy zazdrości o byle gówno, się obraża. Jakieś dziwne tutaj akcje. Naprawdę, nawet tutaj w Irlandii nie ma aż tak takiej tej naszej przywary. Się mówi tak, że zachowuje się jak pies ogrodnika. No wydaje mi się, że to jest nasz jedyny właśnie problem, że my zazdrościmy bardzo dużo każdemu. Kupisz sobie telewizor, ja chcę większy i lepszy. I na przykład, nie wiem, samochód ktoś kupi, bierze większy kredyt i kupuje samochód. Ja pamiętam, że dużo właśnie ludzi tak robiło. No nie wiem, kurczę, dla mnie to jest porażka. To jest właśnie moja obawa, że gdybym wrócił, to albo bym miał znajomych i tylko z tego powodu, że jakoś tam, nie wiem, mamy pozycję czy kasę, a z drugiej strony może bym nie chciał się w ogóle z nikim tutaj wiązać, bo wiem, że ludzie wydymają ciebie, nie? No miałem na przykład tutaj ten remont, no to typowe polactwo. Człowiek zaufał komuś, bo chciał być traktowany tak, jak sam by chciał być traktowany, więc ci ludzie po prostu wyszli, jak gdyby to powiedzieć. No ja stałem się tutaj ofiarą ich praktycznie, z tego względu, że uwierzyłem w człowieka. No u mnie było podobnie, tak jak wam tutaj opowiadałem z tym remontem, że ludzie po prostu wykorzystali moją naiwność, moją dobroć i no nie wiem, wydymali mnie jak mogli. I no nie wiem, ja po prostu boję się takich ludzi i obawiam się, że gdybyśmy wrócili, byśmy mieli wielu takich lisków, chytrych ludzi, którzy chcieliby tylko skorzystać na tym, że czy tam, nie wiem, czy mamy kasę, czy pozycję, czy dobrą pracę, gdybyśmy tam na przykład żyli. I wydaje mi się, że ciężko jest znaleźć osobę, która byłaby kompetentna w Polsce. No nie wiem, ja po prostu może żyję stereotypami, ale naprawdę ciężko znaleźć osoby, które myślą podobnie jak my, podobnie się zachowują. No ja na przykład nie mam oczu zasłoniętych właśnie pieniędzmi. Jakieś tutaj, nie wiem, akcje typu sąsiad ma lepsze auto, to kupuje sobie jeszcze lepsze, no absolutnie. Więc to mnie właśnie przeraża, właśnie ta nasza polska przywara, którą jest zazdrość, no i zawiść. I taka dwulicowość. No ja na przykład nie wiem, czy bym się odnalazł. Właśnie to jest mój, nie wiem, problem. No ciężko, nie? Nie wiem, jak to tutaj jeszcze określić, ale wydaje mi się, że człowiek będący za granicą widzi więcej i wyciąga z tego wnioski. No. Tutaj ja pamiętam, jak Monika mi tutaj powiedziała, że ona nie patrzy w czyjś portfel i ona patrzy w swoje gniazdo. Także wydaje mi się, że to jest dobre podejście. Tak każdy powinien robić i nie powinien liczyć czyichś pieniędzy i nie powinien tutaj się udzielać niepotrzebnie. No i co tutaj na zakończenie, tu podsumowując, Polska to najpiękniejszy kraj na świecie, ale czasami aż chce się spakować i wyjechać. Generalnie ludzie w Polsce są zazdrośni, smutni i rozgoryczeni. Do tego powszechny alkoholizm. Jak nie masz pieniędzy w oczach innych, jesteś nikim i można z tobą gardzić. Takie są ludzkie przekonania. I tak bym do niego wrócił po raz kolejny. I to też mimo wszystko wszystkim polecam. No i tutaj kilka komentarzy mi moi znajomi tutaj napisali, no tak, Grzesiu, pozdrawiam. No, trzeba wrócić i spróbować. W tym opisie coś mi się nie zgadza. Narzekanie,
że za 10 tysięcy nie idzie żyć, ani niżej, że dwa razy w roku jedzie się wygrzać, jak sądzę, w ciepły kraj. Takimi opisami koleś chce pomóc, to niech napisze prawdę. Jak nie idzie wyżej za 10 tysięcy, a jeździ się dwa razy w roku na wczasy, to jedno wyklucza drugie. Człowiek pracujący w Polsce ma 26 dni urlopu, więc żeby jechać trzeci raz w roku za granicę, musi wziąć bezpłatne albo chorobowe. O szkole nie będę się wypowiadał, bo to zależy, na jaki nauczyciel się trafi. Służba zdrowia z kolei leży i kwiczy. Chcesz szybko się dostać do lekarza, to tylko prywatnie. Na NFZ czekasz praktycznie wszędzie kilkutygodniowej, miesięcznej lub nawet rocznej kolejce. Zależy od specjalisty. Na obczyźnie nigdy nie byłem, więc nie mam porównania, ale ze słyszenia wiem, że za granicą Polak jest dla drugiego Polaka jeszcze gorszy niż w danym miejscu. Wszystko zależy od ludzi, na których trafisz, od życiowego szczęścia. Status to już zależy od podejścia. Jeśli codziennie chcesz jeść w restauracjach, to 10 tysięcy faktycznie nie starczy. Wszystko zależy, jak to rozumiem, pojęcie ostatnie życie. Pozdrawiam. No i tutaj możecie sobie zobaczyć odpowiedzi. Także tyle. Tyle w temacie tutaj, jeżeli chodzi o emigrację. No mówię, ja tak myśląc tutaj tak optymistycznie, to większość ludzi, którzy tutaj siedzą, osiedli na tej wyspie, na tej emigracji, raczej nie wrócą. Tym bardziej, że jeżeli są ludzie, którzy są tutaj kilka dekad, bo jeszcze zrozumiem osoby, które przyjechały tutaj niedawno, 5 lat, 6 lat, to jeszcze mogą mieć tą tęsknotę. No ja akurat w tej chwili wydaje mi się, że byłoby mi ciężko naprawdę się odnaleźć w tych realiach. No nie wiem, ja po prostu wyjechałem w 2003 roku, to jeszcze byłem młody i praktycznie pracowałem w jednej pracy. I ta rzeczywistość, która była wtedy, to była naprawdę tragiczna i mam bardzo złe skojarzenia z Polską. Fakt, że byli ludzie, że byli kumple, no ale kumple nie jest moją rodziną, więc nie będzie żyć ze mną tutaj przez tyle lat. Tak jak ja tutaj z żoną jestem, wydaje mi się, że każdy jest tutaj kowalem własnego losu i powinien tutaj myśleć tylko i wyłącznie o sobie, o przyszłości swojej rodziny tutaj i każdy wie najlepiej, komu jest tutaj, co mu odpowiada, co jest dla niego dobre i dla jego rodziny, więc wydaje mi się, że takie tutaj mówienie o tym, że no nie wiem, nie wiem jak to tutaj ukryć ten temat, więc wydaje mi się, że na chwilę obecną, no przynajmniej na te kilka lat do przodu nie zamierzam wrócić, chyba że coś tutaj się naprawdę wydarzy, ale mówię, Polska to jest dla mnie bardzo odległy termin i nie wiem, czy nawet na emeryturę bym się tam wybrał. No nie wiem, ja dopóki się mentalność ludzka tutaj nie zmieni, to nie wiem, czy jest sens w ogóle wracać. No nie, tyle ode mnie. Pozdrawiam, dziękuję za wysłuchanie moich tutaj wywodów i życzę miłego tutaj tygodnia. Na razie, trzymajcie się.